Kilkadziesiąt wydarzeń znalazło się w programie 6. edycji Festiwalu Góry Literatury, który przez tydzień odbywał się na terenie miasta i gminy Nowa Ruda, gminy Radków oraz Wałbrzycha. Festiwal Góry Literatury jest niezwykle ważnym wydarzeniem w gminie Nowa Ruda. Jako samo wydarzenie jest zjawiskiem wyjątkowym również z tego powodu, że od samego początku jest mocno wspierany przez samorządy. Przez te 8 dni wydarzyło się bardzo wiele ciekawych spotkań, projekcje filmowe, koncerty, wiele tematów poruszonych, także pod względem programowym naprawdę udana edycja. Ale chciałam wspomnieć o tym, że w tym roku wyjątkowe warunki, wyjątkowy rok, same wyjątkowe sytuacje. Po pierwsze musieliśmy ograniczyć liczbę widzów, wprowadziliśmy wejściówki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mogliśmy zorganizować spotkania maksymalnie dla 150 osób. Tego się też bardzo trzymaliśmy rygorystycznie. Praktycznie wszystkie nasze wydarzenia odbywały się w plenerach. Góry Literatury to jest festiwal, który dzieje się poza dużym miastem, tak? Nawet taki literacki Sopot, który jest nie w wielkim mieście, ale jednak blisko jakiejś większej aglomeracji miejskiej. Natomiast tutaj jesteśmy rzeczywiście w przyrodzie. A przyroda i w ogóle natura i bliskość człowieka, jedność z naturą jest jednym z tematów każdego festiwalu tutaj w Nowej Rudzie i okolicach, więc to jakby to jest takie idealne dopełnienie, że spotykamy się również w plenerze tutaj i z widokiem takim, właśnie z niespodziewanym deszczem, jak podczas naszego spotkania, z niespodziewaną tęczą, z takim spektakularnym zachodem słońca. Także jest to festiwal wyjątkowy również ze względu na bliskość granicy. Jest to festiwal wyjątkowy dlatego, że łączy literaturę z muzyką, z fotografią, ze sztukami wizualnymi, z kinem plenerowym przede wszystkim w tym roku. Także on jest wyjątkowy pod każdym względem. Taką atrakcją i szczególnym wydarzeniem tegorocznej edycji Festiwalu Góry Literatury było otwarcie w kawiarni Dobra Nowina. Kawiarni, która ma być kawiarnią i miejscem spotkań artystów z różnych dziedzin sztuki. I właśnie w tym miejscu chcielibyśmy kontynuować przez rok działania festiwalowe. Spotkania, koncerty, na ile oczywiście powierzchnia tego lokalu pozwoli. Dla mnie to był drugi festiwal i on absolutnie nie zawiódł moich oczekiwań. To jest taki festiwal, na którym jest miejsce i czas, żeby naprawdę spokojnie pomyśleć i porozmawiać o literaturze. Wydaje mi się, że jest to zasługą wszystkich jego organizatorów i wielką zasługą Olgi Tokarczuk, która stwarza tutaj taką atmosferę otwartości, również takiej powolności. Nie spieszymy się, niczego nie udajemy. Po prostu jesteśmy z literaturą. Tu się też rozmawia nie tylko o literaturze. Tu się rozmawia o takich najważniejszych problemach dzisiejszego świata, Polski, ważnych sprawach, takich często bolesnych, trudnych. Tu się te tematy podejmuje i właściwie jest też taki czas takiej wolności myślenia, rozmawiania, to jest magia miejsca. No, myślę, że to jest najpiękniej położony i najpiękniej usytuowany festiwal w Polsce. Tutaj są spotkania nie tylko z artystami i z pisarzami, ale również z tłumaczami, bo uważamy, że tłumacze też są artystami. I zazwyczaj jest to spotkanie Olgi Tokarczuk z jej tłumaczami, natomiast w tym roku postanowiliśmy zaprosić Urszulę Kropiwiec, która jest autorką przekładu bardzo ważnej książki, takiego eseju filozoficznego, który się nazywa Polityka wrogości. I o nim właśnie rozmawiałyśmy, ponieważ jest to esej o takiej tematyce bardzo, bardzo współczesnej, bardzo aktualnej. To książka autora o nazwisku Achille Mbembe, Polityka wrogości, którą wydało krakowskie wydawnictwo Charakter w 2018 roku. Spotkanie z Karolem Maliszewskim, które miałam przed chwilą okazję prowadzić, było bardzo szczególne, ponieważ to było spotkanie niezwiązane, jak to się dzieje na festiwalu, z promocją jednej konkretnej książki, najczęściej najnowszej książki autora, ale to było spotkanie jubileuszowe, właściwie takie sprezentowane Karolowi Maliszewskiemu, który jest właściwie jednym z inicjatorów powstania Festiwalu Góry Literatury i zwykle
prowadzi tutaj spotkania z pisarzami, sam będąc pisarzem. Przeprowadzka zrobiła z nas uchodźców, wcieliła na chwilę w rolę wypędzonych. Człowiek chciałby wszędzie być u siebie. Okazuje się jednak to nierealne, bo tylko jeden wybrany skrawek świata daje to poczucie. I dość często się zdarza, że ten skrawek wymyka się z rąk i spod nóg, albo też człowiek po prostu się z nim rozmija. Z festiwalem kojarzona jest głównie Olga Tokarczuk i niewątpliwie jest ona jego nieodłączną częścią. Olga Tokarczuk zawdzięczamy wszystko. Ona przed laty założyła Stowarzyszenie Góry Babel. Ona rzuciła pomysł festiwalu, warsztatów literackich. No to się rozrosło do bardzo dużych rozmiarów. A na początku to były skromne dwa dni, 6 lat temu, przy pierwszej edycji. A teraz proszę, 8 dni i wszystko, nie tylko literatura. Jest muzyka, jest film, komiks, sztuki plastyczne. No, cała kultura. Z miłości do literatury, z miłości do książek, z miłości do Olgi Tokarczuk przyjechałam, bo jestem nią zafascynowana, a tym miejscem jestem oczarowana. Jestem oczarowana, bo jest przepiękny, przepiękny krajobraz, cudowni ludzie, pełno życzliwości, czuję się taką niezwykłą empatię i to, że wszyscy tu kochają książki, to jest cudowne. Pierwszy raz jestem w Nowej Rudzie i też jestem oczarowana Nową Rudą. Jaka Kupało pokazywała mi swoje miasto, pokazywała mi miejsce, gdzie był kręcony Pokot. Przenosiliśmy się w różne miejsca. Bardzo ciekawy jest ten Zamek Sarny, a potem Książ, a potem Radków na Skalę. Wspaniałe tam spotkania. Tutaj pod Wiatami czujemy się najlepiej. Tutaj festiwal się zaczął, tutaj zakończymy. Zaczęliśmy literaturą i muzyką i kończymy literaturą i muzyką. To jest wydarzenie coraz bardziej znane. Tutaj przyjeżdżają właściwie najwybitniejsi polscy pisarze, polskie pisarki, myśliciele, filozofowie, też przyjeżdżają ludzie ze świata. No, Olga Tokarczuk jest noblistką, ale i wcześniej, zanim dostała tę nagrodę, już się cieszyła przecież ogromną popularnością na całym świecie. To jest takie nazwisko magnetyczne, prawda? Jej zaproszenie, jej nikt nie odmawia, tak? I dzięki temu tutaj w tym miejscu pojawia się po prostu, no to jest festiwal, można powiedzieć, światowej klasy, ze względu na nazwiska gości. W ramach festiwalu miał miejsce performance Elwiry Janasik i Grzegorza Sierzputowskiego, przygotowany przez Ostoje Sztuki 2020. To jest pierwszy taki mini performance, chyba pierwszy tej Ostoi Sztuki, która jest tutaj u Państwa, blisko, bardzo blisko, przy domu Jagi. I mieliśmy dzisiaj jakby wielki zaszczyt bycia częścią tego festiwalu, ale taką niespodzianką, ponieważ Elwira przyjechała specjalnie z Warszawy, żeby zaśpiewać parę pięknych pieśni, a ja tylko czytałem z serca słowa noblistki Olgi Tokarczuk, a Jaga to wszystko zorganizowała. Jest naszym spoiwem, naszą kreatorką. Osoby, które nie mogły wziąć aktywnego udziału w wielu wydarzeniach w związku z ograniczeniami, miały możliwość uczestniczenia poprzez przekaz internetowy. Materiały festiwalowe będą dostępne do obejrzenia w internecie przez najbliższe miesiące. Mogę dzisiaj, podsumowując tę edycję, powiedzieć, że bardzo podziękować przede wszystkim naszym widzom, naszym gościom, że stosowali się do tych zasad, przestrzegali dystansu, zakładali maseczki, tylko kiedy była taka potrzeba, zachowywali dystans i naprawdę bardzo, bardzo za to dziękuję. W tym miejscu chciałam bardzo podziękować naszym samorządom, które od początku nas wspierają. W tym roku szczególnie zarówno gminie i miastu Nowa Ruda, miastu Wałbrzych, miastu, gminie i miastu Radków i starostwu powiatowe w Kłodzku, także urzędowi marszałkowskiemu. Kłaniamy się nisko, bo bez wsparcia samorządowego tej imprezy by nie było. Szósty festiwal Góry Literatury zakończył się koncertem Marii Peszek.